składa pan, bo kwestia jest tego typu, że pan nie może wejść z włączoną kamerą, tak. Nawet nagrywać dźwięk. Pan wchodzi z wyłączonym sprzętem, tak. Dopiero pan składa wniosek o umożliwienie przebiegu, tak. Nagrywania, tak. I ja wydaję postanowienie. Dobrze, czyli wychodzę, tak? No złożyłem wniosek, wychodzę i proszę wydać postanowienie, czy... A dlaczego pan wychodzi? No, no bo tak było wczoraj. Proszę pana, nie. Czy pan składa w ogóle, bo pan jest... Oczywiście, oczywiście, oczywiście. Pan składa teraz wniosek. Tak, tak. Dobrze, w tym miejscu skarżący składa wniosek o umożliwienie mu uchwalenia przebiegu posiedzenia. I pan jako stronie, pan posłucha mnie, tak. Dobrze? Tak. Panu jako stronie przysługuje tylko prawo do rejestracji tak. dźwięku. Tak, dlatego wizję nie zamknięta. Dobrze. Sąd postanowił na podstawie artykułu 358 Kodeksu Postępowania Karnego zezwolić skarżącemu na uchwalenie za pomocą dźwięku bez przebiegu posiedzenia. Teraz może pan dopiero włączyć sprzęt. Tak. Pan go nie włączył, jeżeli... Włączyłem. Wcześniej, tak. A ja mówiłam, proszę tak. pana, jest trochę inna, ale, bo widzi pan, z tego się rodzą właśnie problemy. Proszę pana, nie są problemy. Tak, są problemy, proszę nie, pana. Tu są problemy. Nie, proszę pana, ale pan poczeka. Tak. Pan sobie da wytłumaczyć. Tak. Jest inna troszeczkę procedura, tak? Bo procedura jest taka, że pan nie wchodzi z włączonym, tylko pan wchodzi z wyłączonym, składa pan wniosek, wtedy jak sąd zezwoli, to dopiero wtedy pan włącza. Wszystko rozumiem. No właśnie. I dobrze. Właśnie była sprawa w Sądzie Najwyższym, gdzie to sędzia nagrał sędziego i taka podobna sprawa była. Proszę pana, ale to nie to jest przedmiotem tego postępowania. Jestem stroną, przedmiot... mam prawo nagrywać. Ale dopiero po wydaniu zezwolenia. Nie. Proszę pana, bo zaraz sąd cofnie tą zgodę i nie będzie pan mógł nagrywać. I wtedy ja opuszczam salę i dziękuję bardzo. W takim razie sąd cofa zgodę na nagrywanie. A ja opuszczam salę, a sąd narusza prawo i będzie pociągnięty do odpowiedzialności. Tak. I to wszystko. Co tu więcej mówić? No, proszę, to jest prawo materialne. Dobrze. Postanowienie Sądu Najwyższego. Sąd postanowi na podstawie artykułu 358 Kodeksu Postępowania Karnego, a pan nie zezwolił na pomocą przebiegu posiedzenia. Proszę bardzo. Łamanie konstytucji. Czy pan zostanie na posiedzeniu? No, jak wysoki sąd nie wyraża zgody na nagrywanie, no to ja dziękuję bardzo. Na tajne sądy. Na tajne sądy ja dziękuję bardzo. W tym miejscu skarżący opuszcza. Tajnych sądów nie będzie. Też dziękuję bardzo. I kolejna sędzia bandyta. Marta Szymborska. Proszę, godzina 10:50. 30, przepraszam. Warszawa Śródmieście. Oczywiście jedno klepanie formułek. Odmowa wszczęcia śledztwa. Właśnie po co, żeby istoty sprawy nie ustalić. Proszę, postanowienie Sądu Najwyższego wydane tajnie, to niby posiedzenie niejawne, ale ja jeszcze nie zostałem o tym poinformowany, czyli tajny sąd, żeby ukryć, że powtórnej apelacji Sądu Apelacyjnego w Gdańsku uczestniczyli wszyscy trzej sędziowie. Teraz proszę patrzeć. Sędzia bandyta Jerzy Andrzejewski w drugim wyroku jest sędzia bandyta Gierszewska. W trzecim wyroku jest sędzia Romualda Spyt. I proszę, i w powtórnej apelacji AUA 1915-03, czyli wszyscy trzej sędziowie bandyci, czyli nieuprawnieni z mocy artykułu 48 KPC. Proszę, Romualda Spyt, sprawozdawca, a ona uczestniczyła w pierwszej apelacji, no to już jest całkowicie wiadomo, o co się rozchodzi, prawda? Proszę, Romualda Spyt, sprawozdawca. Romualda Spyt, sprawozdawca. Ona jest w tej chwili sędzią bandytą Sądu Najwyższego. No i oczywiście, to co mówiłem, Jerzy Andrzejewski, Ewa Gierszewska. No, proszę, dziękujemy za takie sądy.